Młodzi ludzie spełniają swoje zawodowe marzenia, pracują na własne konto, przebywają we własnym, przez siebie ustalonym gronie. Niespełna rok temu założyli własną fundację, czyli organizacje pozarządowe. O takich po przystąpieniu Polski do Unii jest coraz głośniej. Po pierwsze dlatego, że Unia kładzie nacisk na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. A po drugie, nie ma co ukrywać, dlatego, że łoży na ten cel pokaźne pieniądze. Organizacje pozarządowe to przeniesienie decyzyjności z gminy na szczebel niżej, tak jak to miało miejsce kiedyś, gdy przeżywaliśmy decentralizację. Czyli grupa osób zakłada własne stowarzyszenie czy fundację, by rozwiązać jakiś lokalny problem. Działają jak firma, ale finansuje ją Unia, ministerstwo czy gmina. Każdy, kto ma pomysł, może w ten sposób znaleźć miejsce dla siebie. Nie trzeba się zajmować wyłącznie osobami uzależnionymi czy bezdomnymi. Przykładem może być właśnie fundacja Art Transparent. Ci młodzi artyści sformalizowali się, by promować współczesną, jak mówią, bezkompromisową sztukę. By pokazać, że również we Wrocławiu są ludzie, których pasjonują najnowsze trendy. Którzy realizują działania na pograniczu warsztatów, na pograniczu właśnie nurtów i możliwych środków wyrazu, którzy eksperymentują. Chcemy takich ludzi skupiać wokół siebie i pokazywać ich na różnego rodzaju wydarzeniach, głównie w przestrzeni miejskiej. Choć więc fundacja prowadzi w mieście niewielką galerię, to głównie pragnie wychodzić w miejską przestrzeń, pokazywać relacje sztuki współczesnej z tą przestrzenią. Pokazywać, jak ta sztuka funkcjonuje i co może opowiedzieć o tej przestrzeni, czy w ogóle może w niej zaistnieć w sposób istotny, sensowny, czy właśnie takie działania również na naszym gruncie mają sens. To jest taki większy eksperyment. Ciągle jeszcze te sztuki wizualne, nowe, sztuka współczesna, to jest hasło po prostu nieodgadnione i budzące niepokój u przeciętnego odbiorcy. A mnie pasjonuje właśnie starcie widza i mojej pracy, czy pracy moich kolegów. I właśnie działania Fundacji Art Transparent sprowadzają się głównie do tego, żeby wkraczać w sferę publiczną, budzić dyskusję publiczną na temat sztuki. To survival na dworcu głównym. Wielka prezentacja dla przypadkowych widzów. Czym jest współczesna sztuka bezkompromisowa, którą chce pokazać fundacja? To ta, która nie podporządkowuje się wyznaczonym nurtom. Jak mówią jej twórcy, prywatna, bardzo osobista. Dla nich artyści zbierają wszystko, co ich otacza. To znaczy zbierania pewnych elementów z codziennego życia i przetwarzanie ich tak, żeby stały się obiektem sztuki. Może to być czasem drażniące, czasem bywa trudno akceptowalne dla osób nawykłych do pewnych kanonów w sztuce i odbierania jej w taki, a nie inny sposób, ale wydaje mi się, że taka sztuka ma sens, ponieważ ona nawet jeżeli drażni, to bardzo mocno oddziałuje na odbiorcę. Artysta, pokazując budkę na dworcu, może wskazać na przykład na problemy dotyczące wzajemnej komunikacji. Może wskazać na to, że kontakty między ludźmi, bo takie są jego przeżycia lub przeżycia większej grupy ludzi, spłaszczyły się, nie mają głębi. Pomiędzy ludźmi powstaje dystans, który jest konsekwencją szalonej, opętańczej pracy, wysiłku, stresu, powierzchowności. To jest kwestia indywidualnego podejścia i rozpatrywania próby już od strony widza, próby zrozumienia tego, dlaczego dany przedmiot, dana realizacja, dane dzieło wygląda tak, a nie inaczej, dlaczego dobór środków jest taki, a nie inny i co to niesie, jaki komunikat, co po prostu artysta chciał przez to powiedzieć.
co chodzi? No bardzo wiele jest, wiele możliwości tutaj. To jest kwestia indywidualnego podejścia artysty i no, jego potrzeby wypowiedzi i tematu, którego zajmuje. No, toaleta, umywalka kojarzy się no, jednoznacznie z jakimś obmywaniem, czynnością intymną. W związku z czym no, docieramy do tej przestrzeni intymnej, osobistej. Chcemy coś opowiedzieć o sobie, o jakimś, o jakiejś prawdopodobnie sprawie, która nas mocno dotyczy, którą chcemy usunąć, którą chcemy może zmyć z siebie. To wychodzenie sztuki w przestrzeń cieszy się coraz większym powodzeniem. Nawet ci, którym z tak pojmowanym artyzmem trudno się pogodzić, bacznie obserwują poczynania młodych artystów. Czasem chodzi o to, żeby właśnie wpisać się w ten nurt, taki właśnie agresywny nurt tej wizualnej rzeczywistości, która nas otacza i być zauważalnym tylko przez przypadek albo tylko dla tych, którzy rzeczywiście potrafią patrzeć i przyglądać się tak bardzo rzetelnie i z uwagą temu, co jest dookoła nas. Czy aby tak działać, trzeba było się sformalizować? Tak, bo perspektywy młodych artystów są w Polsce niby coraz lepsze, ale... To cały czas można powiedzieć, że to jest sytuacja i wiadomości z frontu troszeczkę, bo trzeba nieustannie walczyć o przetrwanie, zarówno gdzieś tam w bardzo dużej grupie, wśród różnych wymagań, bo też często trzeba te wymagania sobie samemu stawiać. Los artystów jest w dalszym ciągu kiepski. Odpowiedź jest jedna, pieniądze i pomoc państwa. Biedne państwo nie stać na tego rodzaju sponsoring, jaki powinien być, żeby akcje plastyczne, działania artystyczne miały dużą rangę i były oświetlały tą naszą polską przestrzeń ciekawymi propozycjami. Wrocław ma wspaniałą tradycję, jeszcze wywodzącą się gdzieś głęboko z lat 60., która nie została jeszcze zbadana, opisana. To jest tradycja wrocławskiego konceptualizmu, a jest to mi bardzo bliski nurt w sztuce. Jeszcze ciągle świeży, ciągle młody, ciągle nie przetworzony w tej formie, można powiedzieć, postkonceptualnej. Grupa entuzjastów musiała się sformalizować. Bez wsparcia jakiejś zaangażowanej instytucji i użyczenia przez nią osobowości prawnej, artyści mieliby ciężko. Odcięcie od możliwości ubiegania się o jakiekolwiek fundusze tworzyliby faktycznie sztukę dla sztuki. Sam entuzjazm niestety w realnej rzeczywistości nie wystarcza. A wiadomo, artysta z głową w chmurach chodzi, więc czy wejście w przyziemne ramy przyszło im z trudem? Tak, bardzo ciężko. To znaczy, trudno jest się sformalizować, jednocześnie pracując twórczo. To bardzo często jedno, drugie wyklucza. Po prostu praca twórcza czasem wymaga odłożenia wszelkich spraw, zwłaszcza związanych z różnego rodzaju dotacjami, funduszami, instytucjami na bok i poświęceniu się tylko i wyłącznie tej pracy. No ale udaje się jakoś. Jakoś oznaczało zaangażowanie w realizację twórczych pomysłów, tych, którym łatwiej stąpa się po ziemi. Od bardzo, bardzo dawna zajmuję się organizacją różnych rzeczy i bardzo lubię to. Gromadzić ludzi w różnych dziwnych miejscach i różnych dziwnych sytuacjach. I akurat teraz nadarzyła się taka okazja, ponieważ mój brat zaczął organizować fundację, zaczął działać przy Survivalu. I faktycznie było to zgromadzenie wielu szalonych artystów, którzy z taką przyziemną pracą nie mieli zbyt wiele wspólnego. No i tak przydał się bardzo ktoś, kto by troszeczkę mógł to sprowadzić na ziemię i zacząć troszeczkę bardziej racjonalnie działać. No i padło na mnie. Nie ma nic radosnego w zbywaniu funduszy, pisaniu programów, nie ma nic wesołego ani spontanicznego w pukaniu do drzwi urzędników, których bardzo szanujemy, zwłaszcza jak chcą nam pomóc, dostrzegają szansę, jaką stwarza i fundacja, i Galeria Sputnik, i Survival. Natomiast to zdecydowanie jest mało romantyczna sytuacja. Ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, bardzo racjonalnie. Niestety, jeżeli do działania artystycznych potrzebne są pieniądze, trzeba je zdobyć. Człowiek w pojedynkę nie ma szans. Kiedy jest to grupa ludzi, kiedy jest to pod skrzydłami jakiejś fundacji, to ma sensy. Dlatego fundacja ma rację bytu.
i będzie kwitnąć. Czasami bywa bardzo ciężko, bo to są jednak pieniądze. Pozyskiwać pieniądze na takie zupełnie objechane akcje jest bardzo trudno. A czasami pieniążki spadają z nieba i wtedy bardzo się cieszymy. A czasami okazuje się, że tych pieniędzy nie mamy i trzeba szukać do bardzo wielu drzwi, uśmiechać się bardzo szeroko i bardzo miło prosić. I często się udaje, bo ludzie jednak lubią artystów chyba. A jednak wszyscy są przekonani, że było warto. Warto, bo jest to coś innego, bo nie chodzi właśnie tylko o zarabianie pieniędzy, ale chodzi też o to, żeby pokazać ludziom troszeczkę inny świat, inne wartości, pokazać to, że życie to nie tylko wstawać o 7 do pracy i wychodzić o niej z 16, o 16 i jechać do supermarketu, ale są też inne rzeczy, na które warto poświęcić czas. Teraz Fundacja za sprawą Karoliny zdobywa fundusze z Unii, Ministerstwa Kultury oraz z gminy. I choć to mało romantyczne, to wszyscy przyznają, że warto tak działać. Można połączyć właśnie takie bardzo, jak już Karolina mówiła, odjechane tematy z realną pracą. I to wychodzą świetne rezultaty, że to się faktycznie udaje. A plany tej fundacji sięgają bardzo daleko. Chcemy przypominać, że Wrocław miał naprawdę wielkich i wielkie i ciekawe realizacje, że to jest przecież miasto konceptualizmu, że tutaj działali Tomaszewski i Gartowski i do tego chcemy się odnosić. I jednocześnie, co najważniejsze, pokazywać właśnie ludzi, którzy naszym zdaniem mają szansę kontynuując, jednocześnie tworzyć coś nowego, coś swojego i coś właśnie zauważalnego i takiego, co będzie też wyznaczało Wrocław. Wszyscy, którzy chcieliby założyć własną organizację pozarządową, mogą się zgłaszać do pozarządowego ośrodka treningowego Tratwa we Wrocławiu. Tam realizatorzy projektu Cyberręka Lidera udzielą Państwu wszechstronnej pomocy.